Hańczowej znajduje się jedna z najciekawszych cerkwi tego regionu z początku XIX wieku pod wezwaniem opieki Bogu Rodzicy. Tu widzimy Busow, najwyższy szczyt Beskidu Niskiego oraz grzbiet graniczny z Ostrym Wierchem i Lackową. Dalej Bardziów Wierch, wznoszący się nad Doliną Ropy. Widać też fragment Pienin Gorlickich, znajdujących się nad Jeziorem Klimkowskim. W Dolinie Zdynianki widać cerkiew w Kwiatoniu. Cerkiew Świętej Paraskewy w Kwiatoniu należy do najlepiej zachowanych cerkwi łemkowskich w Polsce. Została wybudowana w drugiej połowie XVII wieku. W centrum wsi Skwirtne znajduje się cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana, zbudowana w 1837 roku. W Regetowie Niżnym budowana jest nowa cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Regetów Wyżny pozostaje do dziś niemal bezludny. Zachowały się tylko kapliczki i miejsca po dawnych zagrodach łemkowskich. W tym miejscu stała unicka cerkiew z 1864 roku.
Kilkaset metrów dalej, na dawnym cmentarzu, znajduje się kaplica z XVIII wieku. Spotkaliśmy tu resztę naszej grupy i razem idziemy do Wysowy. W Plechnarce znajduje się murowana cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana z 1801 roku.